koszmar ewangelicznych chrześcijan na wschodzie Ukrainy. Chrześcijanie ewangeliczni stali się celem licznych ataków przemocy ze strony prorosyjskich separatystów na wschodzie Ukrainy. Mąż Jeleny Wieliczko został zamordowany, pozostała sama z 8 dzieci. Wciąż jednak ufa Chrystusowi. Jelena Wieliczko ciągle ma to przed oczami. W kwietniu prorosyjscy separatyści opanowali jej rodzinną miejscowość. Jej mąż Władimir powiedział, żeby zabrała dzieci i wyjechała. Władimir zawiózł nas na stację kolejową i tam się pożegnaliśmy. Powiedział: kocham cię. Pocałował mnie i dzieci i odszedł. Kilka dni później życie Jeleny i jej 8 dzieci przewróciło się do góry nogami. Był 8 czerwca, niedziela zasłania Ducha Świętego. Kościół był do połowy pusty, bo w mieście toczyły się walki między separatystami i wojskiem ukraińskim. Gdy nabożeństwo dobiegło do końca i wszyscy zaczęli wychodzić do domu, nagle stało się coś niewyobrażalnego. Zadzwonili do mnie z kościoła i powiedzieli, że mój mąż wraz z 3 innymi chrześcijanami został uprowadzony przez jakichś mężczyzn, którzy czekali przed kościołem. Proszę powiedzieć, co się stało, kiedy wyszedł Pan na zewnątrz? Diakon Aleksander Gajwronowski był tam tej niedzieli w kościele. Napastnicy byli zamaskowani i mieli karabiny maszynowe. Kazali całej czwórce wsiąść z nimi do samochodu. Separatyści uprowadzili 2 synów pastora, Rubena i Alberta Prowenko, Wiktora Brodaskiego i męża Jeleny, Władimira. CBN News dowiedziało się z różnych źródeł, co stało się z uprowadzonymi. Najpierw separatyści wywieźli ich za miasto i torturowali. Następnego dnia, 9 czerwca, kazali im wsiąść do samochodu i odjechać. Kilka minut później znowu ich pojmali i zastrzelili serią z karabinu. Ciało męża Jeleny spalono w samochodzie. Nie żywię nienawiści do zabójców męża. Łatwo jest pytać, dlaczego to wszystko się stało. Ale jeśli będę o tym myśleć, tylko się udręczę. Tego samego dnia separatyści spalili dużą fabrykę mebli należącą do ojca Rubena i Alberta Prowenko. Stało się jasne, że separatyści mierzyli w miejscową społeczność ewangeliczną. Nigdy nie sądziłem, że w XXI wieku w wolnym kraju takim jak Ukraina jest możliwe, by doszło do tak drastycznych prześladowań. Siergiej Dimadowicz, czołowy lider społeczności ewangelicznej w Słowiańsku, twierdzi, że tamtejsi chrześcijanie znajdują się dzisiaj w nieustannym zagrożeniu. Mówią, że protestanccy chrześcijanie to wrogowie, uważają nas za kult. Ale był to dopiero początek prześladowań. Wszystkie kościoły protestanckie w Słowiańsku zostały albo przejęte przez separatystów, albo zamknięte. Zabroniono nam odprawiania nabożeństw, a nasi liderzy albo opuścili miasto, albo muszą liczyć się z aresztowaniem. Prześladowania wykraczają daleko poza granice Słowiańska. W całym obwodzie donieckim i ługańskim nasilają się akty przemocy wobec społeczności ewangelicznej. 2 pastorów powiedziało CBN News, że z powodu swojej wiary zostali aresztowani i torturowani. Co by się stało, gdyby pan wrócił teraz do Doniecka? Gdybym wrócił do Doniecka, już na pierwszym punkcie kontrolnym zostałbym aresztowany i przewieziony do więzienia. Kiedy ostatnim razem byłem w więzieniu, okropnie mnie pobili, ale mimo wszystko nadal głosiłem im Ewangelię i wzywałem do nawrócenia. Kiedy byłem w więzieniu, jeden z separatystów powiedział mi, że dostali rozkaz zabicia wszystkich pastorów chrześcijańskich, którzy nie należą do rosyjskiego kościoła prawosławnego. Mimo że zmusiło to niektórych do zejścia do podziemia, inni wciąż działają otwarcie. Wiele bohaterów wyłania się z tego konfliktu. Mężczyzn i kobiet, którzy odważnie dzielą się swoją wiarą i pomagają tym, którzy utkwili w tej wojnie. Jelena Wieliczko mówi, że nie ma dnia, by nie myślała o tamtym ostatnim pożegnaniu, o ostatnim pocałunku męża na stacji kolejowej. Pozostaje niezachwiana w wierze i ufa, mając zaufanie, że Bóg zatroszczy się o nią i o jej dzieci, i o Ukrainę. Ludzie często mnie pytają, jak sobie radzę. Mówię im wtedy o potężnym Bogu, który potrafi uleczyć nasze serca. Może nie tak szybko, jak byśmy chcieli, ale ten proces trwa. A modlitwy ludzi z całego świata bardzo w tym pomagają. Najlepsze, co mogą dla mnie zrobić, to modlić się za mnie i moją rodzinę. Modlić się o przyszłość moich dzieci i mojego kraju.